Witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny film z serii Okiem na makietę. Na dzisiejszym filmie chciałem zaprezentować zestaw firmy Fleischmann. Jest to zestaw składający się z lokomotywy parowej BR39 oraz wagonów osobowych. Model trafił jakiś czas temu do mojej kolekcji. Jest to tak zwany biały kruk. Cieszę się, że się pojawił. No i chciałem się pochwalić i pokazać przejazd tej lokomotywy na mojej makiecie. Także zapraszam do oglądania filmu. Tak, bohaterem dzisiejszego filmu jest zestaw firmy Fleischmann o numerze 4897. Jest to zestaw składający się z lokomotywy parowej BR39, jednego wagonu bagażowego pocztowego, dwóch wagonów osobowych, które mają po jednej osi z każdej strony, i dwóch wagonów też osobowych, które mają po dwie osie z każdej strony. Model czy zestaw jest tak stary, że niestety nie ma już jego na stronach Fleischmanna. Znalazłem go na jakichś innych archiwalnych stronach. Lokomotywa jest wyposażona w dekoder jazdy. Jest to dekoder sześciopinowy i lokomotywa jest z epoki pierwszej. Zestaw, tak jak mówiłem, jest wyjątkowy i jak tutaj to napisane, czy przetłumaczone, bo tutaj to jest, przetłumaczyłem tą stronę po polsku, bo oryginalnie jest po niemiecku. Jest to zestaw wyjątkowy i naprawdę rzadkim znaleziskiem. Zgadza się, ciężko dostać ten zestaw, nawet na rynku wtórnym ciężko znaleźć. Miałem takie szczęście, trafiło od modelarza z Legnicy, także pozdrawiam. Udało mi się go zakupić. Model bardzo fajny, fajnie jeździ. No i też znalazłem parę zdjęć archiwalnych samej lokomotywy. Lokomotywa też bardzo ładnie się prezentuje. Mówię tutaj o prawdziwej lokomotywie tym razem. Bardzo fajnie, taki fajny ma kształt. Bardzo ciekawy tender, taki bardzo kanciasty. To jest jedno ze zdjęć archiwalnych, które udało mi się znaleźć. Niestety dokładnie o takim numerze inwentarzowym, jaki jest model lokomotywy, czyli lokomotywa jest o numerze inwentarzowym 39105. I niestety nie udało mi się znaleźć dokładnie takiej, tutaj nie wiem, czy to widać, nie będzie widać, pokażę jak będzie lokomotywa stała na makiecie. Także tutaj jest to zdjęcie archiwalne, które najbliżej jest temu numerowi inwentarzowemu. Dodatkowo znalazłem jeszcze zdjęcia archiwalne lokomotywy razem z wagonami osobowymi. Też bardzo ładnie się prezentuje ta lokomotywa. Tutaj mam na stacji. Tutaj mamy chyba jakiegoś maszynistę. Tutaj może pomocnik, chociaż ciężko powiedzieć, wygląda jakiegoś takiego rewidenta. Nie wiem, taki ładny ubrany, więc ciężko powiedzieć. No i jakieś jeszcze jedno zdjęcie udało mi się znaleźć też na dworcu, ale tym razem już wyjeżdża chyba, albo przyjeżdża na dworzec. Także bardzo ładny zestaw i zapraszam do pokazu przejazdu tego zestawu po makiecie. Lokomotywa i wagony stoją już na makiecie. Tak jak powiedziałem,
Dzisiejszym bohaterem jest lokomotywa BR-39 o numerze inwentarzowym 105. I do lokomotywy podpięte są wagony osobowe oraz wagon bagażowy. Zestaw jest bardzo długi, więc pozwolę sobie wziąć kamerę do ręki i pokażę po kolei wszystkie wagony, jak się prezentują. Także muszę zdjąć go ze statywu. Więc zaczniemy od lokomotywy. Lokomotywa ma białe światła przód-tył. Tak jak powiedziałem, lokomotywa jest tylko wyposażona w dekoder jazdy. Za lokomotywą pierwszy wagon to jest wagon bagażowy, pocztowy. Bardzo ładnie się prezentuje ten wagon. Pierwszy raz widzę wagon bagażowy, tak zwany tenjak. Boczniak, przepraszam, co ja mówię, boczniak, gdzie mamy po bokach, przeważnie to jest przy wagonach osobowych, a tutaj mamy wagon pocztowy, bagażowy, i do tego mamy takie po bokach tutaj. Stopnie. Także pierwszy raz widzę taki typ wagonu bagażowego. Za wagonem bagażowym mamy wagon osobowy. Tutaj mamy 3-8, także tutaj tam we wcześniejszym ujęciu mówiłem, że są dwa wagony po dwie osie. Tutaj mamy po jednej osi po dwóch stronach. Tutaj mamy wagon, gdzie ma właśnie jeden, który jest 3 osie, a drugi wagon, tak jak powiedziałem, osobowy, ma właśnie po jednej osi po dwóch stronach. Także przepraszam za pomyłkę. Nie zauważyłem, że tutaj niestety jeszcze jest jedna oś po środku. Też bardzo ładny wagon, też bardzo ładnie się prezentuje. Następnie mamy dwa wagony, też osobowe, i to są tak zwane boczniaki, gdzie tutaj wyjście jest, każdy przedział ma osobne swoje wyjście, i tutaj mamy właśnie po dwie osie po każdej stronie. Także tu mamy wagon i tutaj ostatni wagon też jest osobowy. Też dwie osie po obu stronach. Także bardzo długi zestaw. No i zapraszam do przejazdu tej lokomotywy po makiecie.
Tak, to był przejazd lokomotywy BR-39 ze składem osobowym. Jak zauważyliście, to miała być taka niespodzianka. Wagony miały oświetlenie. Niektóre nawet mają wbudowany kondensator, tak żeby nie było efektu mrugania podczas jazdy, chociaż nie widziałem, że niestety niektóre jednak mrugały. Ale mimo wszystko i tak ładnie wyglądał ten efekt świecenia w środku wagonu. Może jeszcze raz pokażę, jak to wygląda. Tak, bardzo ładny model, naprawdę bardzo ładny, podoba mi się, nie wiem jak Wam, ale naprawdę robi wrażenie, bardzo ładnie się prezentuje, szczególnie ta lokomotywa w tym malowaniu, chyba jest to malowanie pruskie, bo troszeczkę zielonego jest, także chyba to jest pruskie malowanie, ale mogę się mylić, także cieszę się, że się pojawiła ta lokomotywa w mojej kolekcji. Przejazd lokomotywy był, tak jak przypominam, z wagonami osobowymi. Lokomotywa firmy Fleischmann. No i dzisiejszy film dobiegł już do końca. Jak zawsze zapraszam na inne filmy na moim kanale. A dzisiaj z Wami się już żegnam. Cześć!